Drodzy widzowie, witam w 5. odcinku programu IT Biznes o nowych technologiach w biznesie. Ja się nazywam Paweł Pilarczyk, jestem redaktorem naczelnym portalu itbiznes.pl. Ostatnie dni były świąteczne i tak wydawało się, że w technologiach się niewiele dzieje, ale okazuje się, że jednak działo się całkiem sporo i o tym będę rozmawiał dzisiaj z moimi gośćmi. Moim pierwszym gościem jest Ernest Frankowski, założyciel i prezes firm IT9 i Nowy Wymiar Prawa. Cześć Ernest. Cześć Paweł, witam Państwa. Pierwszym tematem, który mnie zainteresował na pewno, jest kwestia łączenia pandemii koronawirusa z technologią 5G. I okazuje się, że wiele osób łączy całą epidemię czy pandemię, która w tej chwili panuje, z technologią 5G, twierdząc, że koronawirus jest wytworem pewnych organizacji, które chcą przykryć instalacje 5G. I okazuje się, że nawet pewni celebryci, politycy również dokładają takich informacji. Na przykład Woody Harrelson, czyli aktor oraz aktorka Sia, na swoich profilach społecznościowych opublikowali informacje, które właśnie łączą obecnie panującą pandemię z instalacją technologii 5G. Niestety według badań Oxford Reuters Institute wynika, że aż 20% takich fake newsów dotyczących koronawirusa jest publikowanych właśnie przez celebrytów, przez polityków, przez tak zwanych influencerów, co oznacza, że ich posty odpowiadają aż za 2/3 wszystkich reakcji w sieciach społecznościowych. I takie reakcje powodują, że ludzie nie tylko komentują czy podają dalej tego typu właśnie fake newsy, ale również przechodzą do rękoczynów. Na przykład podpalają stacje bazowe 5G i to się ostatnio wydarzyło w Londynie, czyli tam użytkownicy napadali na stacje bazowe 5G i podpalali. Tak samo w Holandii, ale również w Polsce tego typu sytuacje się wydarzały, czyli właśnie szerzenie takich fake newsów powoduje, że ludzie w to wierzą i starają się z tym jakoś walczyć, powodując nawet akty wandalizmu. To jest coś, co moją Ernest zwrócił uwagę, a co w Twojej opinii było takiego ciekawego w ostatnim czasie? No, z mojej perspektywy także ten temat, ale z drugiej strony, bo z jednej strony to, co ty powiedziałeś, to jest taki aspekt fake newsów. Z drugiej strony jest trochę tak, że w cieniu tego wszystkiego biznes się kręci i na przykład, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, w ostatnim czasie, niezależnie od koronawirusa, polskie władze parafowały z Amerykanami umowę o współpracy w zakresie budowy właśnie sieci 5G w Polsce i to akurat była taka informacja mniej popularna niż to, o czym ty opowiadasz, co tylko pokazuje, jaka duża jest siła w słowie celebryta. To, co ja poza tym, to chciałem się z tobą i z państwem podzielić, to takie, powiedzmy, zbiorcze, właśnie wynikające z tego, że mieliśmy święta, obserwacje na temat tego, jak biznes dostosowuje się do obecnej sytuacji, zwłaszcza ten biznes, którego sobie nie wyobrażaliśmy w takim wymiarze online'owym, zdalnym. I tu przykładowo kilka wątków. No pierwszy jest taki, że wszelkie duże imprezy technologiczne, które normalnie się odbywały i duże firmy technologiczne i nie tylko duże żyły w ich rytm, to się zmienia. Nie wiem, czy słyszałeś, że Microsoft ogłosił, że wszelkie swoje duże imprezy przenosi do świata online aż do czerwca przyszłego roku, czyli nie odbyło się w tym roku MVP Summit, nie będzie Builda, nie będzie Ignition, a także ogłoszenie nowości, jeśli chodzi o dział rozrywki Microsoftu, też będzie się dokonywało w sieci. Duże imprezy związane z technologiami, w tym technologiczną czy elektroniczną rozrywką, no schodzą też może nie do podziemia, ale właśnie do sieci. I tu jest ciekawa rzecz, że koronawirus prawdopodobnie przyspieszy i technologie takiego dostępu zdalnego do treści przyspieszą pewną rewolucję, no bo właśnie były imprezy branżowe w świecie IT, a teraz zwłaszcza te olbrzymie firmy produkujące właśnie oprogramowanie czy sprzęt IT dostrzegają szansę do tego, żeby uniezależnić się od dużych organizatorów tego typu wystaw i konferencji. Zaczynają najpierw w sieci, a później pewnie już stacjonarnie, jak trochę ten kurz opadnie, organizować własne wydarzenia wokół własnej gamy produktów, usług czy oprogramowania, więc pewien trend koronawirus na pewno odmieni. I ostatnia taka ciekawa rzecz, ale też nawiązująca do świata celebrytów, nie wiem, czy słyszałeś, że znane show Saturday Night Live odbył się po raz pierwszy właśnie zdalnie za pomocą Zooma. Prowadzącym był Tom Hanks, jakżeby inaczej, człowiek, który przetrwał i wyzdrowiał z zakażenia
koronawirusem. Ciekawe doświadczenie. Poszczególni komicy prezentowali swoje skecze. Z tego, co ja widziałem, ale też co czytałem, no nie wyszło to momentami najlepiej. Formuła jest do dopracowania, ale mam taką ciekawą obserwację, że być może te ograniczenia i technologia, która wchodzi, będzie musiała wchodzić także do świata rozrywki i sztuki, spowoduje, że powstaną nowe formy wyrazu. No, wyobrażam sobie, że niedługo kręcenie seriali czy tworzenie sztuk teatralnych za pomocą właśnie narzędzi do zdalnego dostępu i kooperacji może być bardzo popularną formą artystycznego wyrazu. No, mówi się nawet, że wszystkie wydarzenia, czy właśnie takie eventy, czy konferencje, które w tej chwili zostały teoretycznie przeniesione na późniejszy okres, że bardzo możliwe, że już się w ogóle nigdy nie odbędą. Że ta sytuacja, którą mamy w tej chwili, zmieni nasze życie do takiego stopnia, że czy konferencje, czy targi wszystkie branżowe, prezentacje produktów, które dotychczas odbywały się albo na pokazach fizycznie gdzieś na świecie zlokalizowanych, na które byli zapraszani przez firmy partnerzy biznesowi, na które byli zapraszani dziennikarze. Tego typu wydarzenia zostaną przeniesione do internetu i możliwe, że one nie tyle nie zostaną przeniesione na późniejszy czas, czyli to nie jest tak, że pandemia się zakończy. Trudno teraz powiedzieć, czy to będzie ten rok, czy przyszły, ale że jeżeli się pandemia już zakończy, że możliwe, że tego typu wydarzenia już nigdy nie powrócą do takiej formy, w której, która istniała do tej pory. Tak samo wspomniałeś o Microsoftie, który już zapowiedział, że dopiero do przyszłego roku, do połowy przyszłego roku nie będzie organizował żadnych takich stacjonarnych wydarzeń, ale także inne firmy w tej chwili noszą się z takimi zamiarami. Wiele wydarzeń jeszcze. Ja na przykład mam zaproszenie na takie wydarzenie, które ma się odbywać w Miami w październiku i firma jeszcze twierdzi cały czas, że to wydarzenie się odbędzie, ale najprawdopodobniej ono też zostanie odwołane i też zostanie przeprowadzone w formie takiej zdalnej. I to, co wspomniałeś, platformy wideokonferencyjne, które okazuje się, że wiele czynności można zrealizować przy pomocy takiej platformy, chociażby Zoom. Ostatnio widzę, że moi znajomi na przykład organizują sobie imprezy urodzinowe na tym Zoomie, czy śluby. Moi znajomi na przykład kolacje, ale wiesz, to jest też ciekawy wątek, bo ja się z tobą całkowicie zgadzam z tym, że pewnie będzie tak, że obydwie te formy w jakimś dojrzałym już za kilka lat świecie, już po tych wszystkich doświadczeniach, no będą pełnoprawne, ale na to wszystko, co mówisz i mówimy, nakłada się też trend, że tak powiem, ochrony środowiska, czy trend właśnie związany z walką z ociepleniem klimatu. To znaczy, jak nałożymy kwestię koronawirusa na te wszystkie olbrzymie imprezy branżowe, bardzo modne czy bardzo prestiżowe, na które tysiące ludzi, wystawców, widzów jeździ i jakby no sam wiesz, jaki to generuje ruch lotniczy, to te dwa trendy jak właśnie ze sobą się zetkną, no to faktycznie będzie tak, jak mówisz, że takie tego typu duże imprezy zdecydowanie odejdą do lamusa. Do tego te platformy, zresztą które pokazywaliśmy w naszym programie do współpracy, do telekonferencji, do współpracy właśnie projektowej, grupowej, one też się rozwijają. Na przykład nie wiem, czy słyszałeś, Slack ogłosił, że jego narzędzie będzie współpracowało z MS Teams, będzie się integrowało. No jakby nie patrzeć. Platformy konkurencyjne dotychczas, tak? Tak, dokładnie, platformy konkurencyjne. Co więcej, Microsoft, tutaj często wymieniany, ogłosił nowe funkcjonalności w Teamsach, na przykład związane z listą obecności na telekonferencji. W świecie korporacji bardzo ważna rzecz. Kto był na telekonferencji, ile, kiedy się wylogował. Czasem się niektórzy ludzie logują na takich korporacyjnych wydarzeniach zdalnych i bardzo szybko się z nich wylogowują, bo nie zabierają głosu, nie ma potrzeby. No, lista obecności może być ciekawa, żeby dyscyplinować uczestników tego typu wydarzeń, albo takie rzeczy jak opcja podniesienia ręki, tak żeby sobie w warunkach zdalnych nie chodzić słowo. To w Zoomie już jest taka funkcjonalność, tak? Takie podniesienie ręki, bo to zauważyłem. Tylko jeszcze akurat w Teamsach i Slacku nie ma, tak? To znaczy w Teamsach właśnie jest wprowadzana i to jest właśnie też efekt doświadczeń i takiego customer experience i badania tego customer experience właśnie w wyniku tych doświadczeń związanych z koronawirusem. Czyli okazuje się, że wszystkie takie rozwiązania technologiczne, które w tej chwili są wdrażane, tak jak wspomniałeś, na razie jeszcze nie do końca wychodzą pewne wydarzenia, pewne konferencje za pośrednictwem takiego Zooma, czy Slacka, czy Teamsów, ale to jest kwestia pewnie naszej jakiejś takiej nauczenia się
jak korzystać z tej technologii, tak? Czyli kwestia, żebyśmy my się nauczyli i także dostawcy technologii dostosowali je do tego typu wydarzeń. No dokładnie tak, po prostu potrzeba jest matką wynalazków. Musimy teraz, więc pewne rzeczy robimy inaczej. Dostrzeżemy, że tak się da. Do tego się połączy zwiększona presja na ochronę zdrowia, właśnie klimatu, ale także czasu, bo te wszystkie taki do tej pory sposób prowadzenia biznesu czy nawet realizowania rozrywki, no taki był, powiedziałbym, konsumpcyjny z punktu widzenia utylizacji czasu, no to wszystko się na siebie nałoży i efekt będzie taki, że rzeczywiście w biznesie będzie bardzo dużo innowacji. Oczywiście wiele biznesów też będzie ofiarą tych innowacji, ale przypomnę takie zdanie, które powiedział jeden z polskich premierów, akurat w odniesieniu do pracy, to znaczy powiedział coś takiego, że dopiero jak jest ciężka, jak praca jest droga, jak czas pracowników, robotników jest drogi, to tak naprawdę dopiero wtedy pojawiają się innowacje, a właściwie presja na innowacje. I tutaj jest troszkę podobnie. Koronawirus i ta konieczność gwałtownej zmiany do nowych okoliczności też wywołuje gwałtowną falę innowacyjności. Zobaczymy, jak się ten świat będzie zmieniał. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Teraz zapraszam na przerwę, a po przerwie będziemy rozmawiać na ten temat, jak technologie są wykorzystywane w celu walczenia z pandemią koronawirusa. Dziękuję, do usłyszenia po przerwie. Witam po przerwie. Chciałbym teraz z ekspertem porozmawiać na temat tego, w jaki sposób nowe technologie wykorzystywane są do tego, aby walczyć z pandemią koronawirusa. Moim gościem teraz jest Maciej Kawecki, doktor Maciej Kawecki, adwokat, prezes Instytutu Lema i dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Witam cię, Maćku. Witam państwa bardzo serdecznie. Maćku, ty jesteś gościem od RODO, tak na ciebie mówią. Pracowałeś w Ministerstwie Cyfryzacji, odpowiadałeś za wprowadzenie dyrektywy RODO w Polsce. I chciałbym teraz porozmawiać na ten temat z tobą, w jaki sposób technologie w tej chwili, które mają walczyć z koronawirusem, potencjalnie w tej chwili kolidują z naszą prywatnością oraz tą dyrektywą RODO. Otóż jednym z takich pomysłów na walkę z koronawirusem jest to, żeby śledzić to, z kim my się spotykamy. Takich technologii jest kilka. Na przykład w Czechach już trwa w tej chwili pilotażowy program, który polega na tym, że informacje na temat tego, gdzie przebywamy, są wysyłane przez operatorów sieci telefonii komórkowej do rządu czy do różnych organizacji, które właśnie badają przemieszczanie się obywateli, ale także to, jak płacimy kartami kredytowymi, bo wiadomo, w którym punkcie, o jakiej dokładnie godzinie płaciliśmy taką kartą, więc można zbudować bazę dokładnej naszej lokalizacji i nałożyć tą bazę na lokalizację innych osób, które w tym samym czasie znajdowały się w tym samym miejscu. Dzięki temu możemy zbudować bazę osób, które się z sobą kontaktowały. Jeżeli wykryjemy, że jedna z tych osób jest nosicielem choroby COVID-19, to można wydobyć informacje i nazwiska wszystkich osób, które miały z nami kontakt, nawet jeżeli, czy z taką osobą zarażoną miały kontakt, nawet wtedy, kiedy nie mamy o tym pojęcia, że mieliśmy taki kontakt w przeszłości. I to, co akurat się dzieje w Czechach. Podobna aplikacja powstała w Stanach Zjednoczonych, w stanie południowej Dakoty. Aplikacja się nazywa CARE19, dostępna jest na razie tylko na iPhone'a i ona na podstawie GPS-u też pozwala badać lokalizację użytkowników. I kolejną rzeczą, zaraz Maćku, dam ci tutaj dojść do głosu, jest porozumienie Apple'a i Google'a, które to firmy ostatnio ogłosiły, że wbudują w systemy operacyjne Android i iOS na swoje smartfony specjalne narzędzie, które będzie pozwalało również mapować nie tyle naszą lokalizację, ile to, do jakich osób my się zbliżyliśmy. Ta technologia będzie wykorzystywała technologię Bluetooth. Jeżeli my pójdziemy do sklepu, nasz telefon połączy się z innymi osobami, które w tym sklepie się znajdują, właśnie przez Bluetooth, który jest technologią komunikacji na niewielkie odległości, i zostanie zbudowana informacja, że w tym dniu, o tej godzinie ja miałem kontakt z taką osobą. Te informacje są niby zanonimizowane, ale oczywiście powstają obawy o prywatność użytkowników. I tu teraz pytanie, Maćku, do ciebie. Jak to wygląda z twojej perspektywy tego typu technologie i prywatność użytkowników? Ja myślę, że my w ogóle jesteśmy dzisiaj w bardzo trudnym etapie i tak naprawdę, jak spojrzymy sobie na ostatnią, najnowszą historię, to jedynym porównywalnym etapem były ataki na World Trade Center w 2001 roku i mówiło się, że to był taki jeden dzień w historii ludzkości, kiedy zmienił się wśród Amerykanów gen prywatności. Po raz pierwszy rzeczywiście
Amerykanie przyzwolili administracji publicznej nagromadzenie gigantycznej ilości danych, ponieważ za każdym razem wykorzystywano argument bezpieczeństwa, prawda, walki z terroryzmem. I my dzisiaj podejmujemy w Unii Europejskiej działania techniczne, które jeszcze miesiąc, dwa, trzy miesiące temu nie mieściłyby nam się w głowie i tak naprawdę były punktem krytyki, ale kierowanym głównie w kierunku Azji, głównie w kierunku Chin, w kierunku Hongkongu, czyli tych państw czy miast, które rzeczywiście inwestowały bardzo pogłębiono w technologię w tym obszarze. A tutaj nagle okazuje się, że Szwajcaria wprowadza aplikację bardzo podobną do tej, która została wprowadzona parę dni temu przez Ministerstwo Cyfryzacji Polskie, gdzie osoby poddawane kwarantannie, poddawane są ocenie administracji rządowej. Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge udostępniają rozwiązanie, które ma pomóc diagnozować koronawirusa na podstawie głosu, próbki głosu zamieszczonej przez osobę potencjalnie chorą plus próbkę kalśnięcia. Okazuje się, że choroba może mieć swój osobniczy charakter również w tym zakresie. I nagle okazuje się, że tego typu aplikacja gromadzi gigantyczne ilości, w zasadzie bezporównywalne do czegokolwiek innego, gigantyczne ilości danych szczególnie chronionych, w tym przypadku o stanie zdrowia. W Grecji, w Atenach wprowadzona została rozwiązanie, które umożliwia poinformowanie osoby, które są w trakcie kwarantanny i nie mogą opuszczać miejsca zamieszkania, ale przede wszystkim osoby, które są w tym okresie po kwarantannie, gdzie, do jakiego miejsca się udają. Można wysłać SMS-a, następnie z lokalizacją, następnie po określonym czasie dojścia GPS lokalizuje te osoby, czy rzeczywiście przebywają w aptece, czy w placówce medycznej, a nie na przykład u znajomych na imprezie towarzyskiej. Jeżeli tak jest, czyli jest ten obszar niezidentyfikowany jako obszar, w którym osoby po kwarantannie mogą przebywać, kierowana jest tam odpowiedni zespół policjantów, którzy reagują. I to są działania, które w normalnej przestrzeni wydawałyby nam się niedopuszczalne. I można tutaj zbudować taką szerszą narrację, że my stoimy dzisiaj przed wyzwaniem ważenia życie, ochrona życia, ochrona zdrowia, czy ochrona prywatności. I dzisiaj, tu i teraz nie ma wątpliwości, że wygrywa życie i ochrona zdrowia. Problem polega na tym, że ten okres pandemii koronawirusa nie jest okresem zamkniętym. My nie powiemy, że 5 maja wracamy do normy, że 20 maja wracamy do normy. Tak nie jest, co oznacza, że wydaje mi się, że może pojawiać się tendencja po stronie przedsiębiorców, po stronie państw członkowskich przedłużania tego stanu nadzwyczajnego i obawiam się, że część z tych rozwiązań może już na trwałe zagościć w naszym systemie. Dlatego uważam, że powrót do takiego systemu ochrony prywatności, jaki znaliśmy wcześniej, czyli w okresie przed pandemią, jest niemożliwy. Ta definicja prywatności w tym okresie postpandemicznym będzie w mojej ocenie zupełnie inna. Zmieni się wrażliwość społeczna na zagadnienia związane z ochroną prywatności. Nagle myślę, że wielu z nas zrozumie, że administracja, przynajmniej zwiększy się nasz bufor akceptacji, że administracja publiczna musi gromadzić pewne dane. I tutaj ogromna waga czynnika społecznego, żeby rzeczywiście te działania administracji publicznej w jakiś sposób hamował, ograniczał, tak żeby w żaden z tych projektów nie włączył się aspekt polityczny, bo musimy pamiętać o tym, że każdy z rządów może mieć taką tendencję. Dane dzisiaj to jest coś, co daje nam informacje o społeczeństwie i staje się gwarancją wygranych wyborów, udanych reform legislacyjnych i na to musimy zwracać szczególną uwagę. Ale czy to oznacza, że na przykład przepisy dyrektywy RODO też będą musiały być teraz zmienione pod kątem tych wydarzeń, które się dzieją i również pod kątem sytuacji, gdy pandemia już się zakończy, tak? Ja myślę, że tak. To znaczy musimy pamiętać o tym, że RODO w ogóle będzie podlegało ewaluacji ze strony Komisji Europejskiej, do czego jest zobowiązana. Mijają 2 lata od wejścia w życie tej regulacji zaraz, co oznacza, że rzeczywiście to jest czas na podjęcie takiej oceny. Na pewno okres pandemii powinien być jednym z czynników, przez który Komisja Europejska powinna brać pod uwagę. W mojej ocenie są regulacje, które dzisiaj się nie sprawdzają. Każdy z Państwa na pewno zna obowiązek. Widzimy te treści prawne rzucane, udostępniane na różnych stronach internetowych o tym, kto jest administratorem danych osobowych. I one oczywiście pełnią ważną funkcję informacyjną, ale z drugiej strony muszą być realizowane również przez aplikacje, które służą ratowaniu życia i zdrowia. I rzeczywiście, jak sobie spojrzymy na przepisy tej regulacji, to nie mamy wyłączenia, które mówią o tym, że jeżeli dostarczasz aplikację, która ma
nie wiem, typu SOS, która ma ratować życie i zdrowie, nie musisz realizować tak rozbudowanego obowiązku informacyjnego. I to w moim przypadku, w mojej ocenie, w wielu przypadkach może wprowadzać w błąd i wielkie wyzwanie dla legislatora unijnego, żeby takie zmiany wprowadzić, ale musimy pamiętać o tym, że zmiana prawa unijnego jest trudna. To jest bardzo często wieloletni proces legislacyjny. To nie jest polskie, tak jak polski system legislacyjny, gdzie tak naprawdę posłowie mogą wnieść inicjatywę legislacyjną i po paru tygodniach mamy obowiązujące prawo. W prawie Unii Europejskiej jest to wieloletni proces, więc nie ma co liczyć na to, że RODO ulegnie rewizji czy liberalizacji w ostatnim czasie. Ale musimy też pamiętać o jednej ważnej rzeczy i na pewno mówiąc o zmianie RODO, musimy o tym pamiętać. To znaczy, że dzisiaj żyjemy w okresie, w którym liczba cyberataków jest prawdopodobnie największa w ogóle w historii ludzkości. Bo z jednej strony wszyscy przenieśliśmy się do internetu, z drugiej strony korzystają z niej, ja ich nazywam w cudzysłowie, niedzielni kierowcy, internetowi niedzielni kierowcy, czyli osoby, które normalnie w tego typu przestrzeni nie funkcjonują, to znaczy są szczególnie narażeni na zagrożenia. Wreszcie to są osoby, których kompetencje cyfrowe nie są zbyt wysokie i wreszcie wchodzimy w etap kryzysu gospodarczego, który wymusza szukanie różnych źródeł zarobkowania. Niestety niektórzy skuszają się na te najłatwiejsze czyny przestępne, w tym przestępczość internetowa. I jak wszystko sobie połączymy, to nagle okazuje się, że wirus koronawirusa nie jest tylko wirusem w rozumieniu takim biologicznym, ale staje się również wirusem dla systemów informatycznych. I na pewno musimy o tym pamiętać, że ta epoka postpandemiczna będzie wymagała od nas dużo bardziej złożonych modeli weryfikacji tożsamości, pogłębionej weryfikacji tożsamości. I to też na pewno będzie musiało być w przepisach uwzględniane. Ja też apeluję tutaj do polskich władz, do ministrów, którzy odpowiadają za określone działy. Myślę, że są obszary, niewielkie wprawdzie, ale są obszary, które można zmienić w polskim prawie. To jest ochronę danych osobowych. To jest proces dużo szybszy i może też wiele zmienić. Maćku, bardzo ci dziękuję. Jak widzimy, dziękuję. Pandemia, która panuje w tej chwili, bardzo zmieni nasze życie nie tylko w realu, ale także w świecie wirtualnym, ale także technologie, także kwestie legislacyjne. Dużo się będzie w tej kwestii zmieniało. Będziemy obserwować, informować na bieżąco, jak te zmiany będą się odbywały razem z naszymi ekspertami. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję.